Cześć Gosiu. Cześć Kuba. Miło Cię spotkać na Sopot Arabian Horror Show 2. Mi tym bardziej miło, że takie imprezy są i takie piękne coś się dzieje jeszcze tutaj na Hipodromie w Sopocie, gdzie jest praktycznie moje serce, bo najwięcej imprez jest tutaj. A jeszcze, że konie arabskie, to tym bardziej po prostu ja jestem najszczęśliwsza i w swoim żywiole. No tak. W jaki sposób jesteś mocno związana z końmi? I nie do końca znam tę historię. Ja znam tylko to, że nosimy twoją biżuterię tutaj wszyscy w Anywhere. Tak, i nie tylko w Anywhere i bardzo się z tego cieszę, gdyż biżuteria jest takim dodatkiem do mojej pasji związanej z końmi. I cieszę się, że oprócz koni, właśnie tak jak tu mamy jeszcze typowo czempionaty arabskie, czyli gdzie mamy to piękno wydobyte w każdym calu z konia, to mogę jeszcze gości i bardziej płeć żeńską jeszcze do takich imprez jeszcze dodatkowo podkreślić biżuterią, która właśnie ma typowo elementy jeździeckie, jak strzemiona, wędzidła, w srebrze wplecione ze skórą, ze srebrem, jak doskonale też wiesz. Więc w połączeniu tego wszystkiego razem stanowi naprawdę takie fajną całość, której mogę powiedzieć szczerze, że jestem dumna. Nie, no to wygląda świetnie, tylko jeszcze zastanawiam, jak to się u ciebie zaczęło, ta pasja końmi? Z końmi jestem związana od dziecka, więc to chyba razem ze mną tak rosło. Miałam zawsze konie, dziadek miał konie, jeździł. Oczywiście później miałam chwilę dłuższą, nawet przerwy, natomiast jak wróciłam, to tak, nie jeżdżę zawodowo, nie uczestniczę w zawodach. W związku z tym chciałam to połączyć, właśnie pasję z końmi, dało mi to naprawdę taką całość, z której się cieszę, mogę przebywać w tak pięknych miejscach, z tak cudownymi ludźmi, w otoczeniu tak pięknych koni i jeszcze faktycznie z moją biżuterią, więc dla mnie to jest kwintesencja i spełnienie wszystkiego. Super. Ja myślę, że to jest bardzo fajna pasja, biorąc pod uwagę to, że wiesz, te imprezy są takie bardzo chillowe, że tak powiem, takie przyjemne, tak, takie spokojne. Chodziło mi właśnie o zrobienie czegoś delikatnego, tak, ale w takiej formie, żeby nie było przerostem. Natomiast jeżeli się ubierze do stroju sportowego, gdyż większość też wiadomo stajnie, konie, sportowy tryb życia, fajnie się komponuje, jest biżuterią sportową, pasującą do jeansów, leggingsów, adidasów. I ten sam model, jeżeli się ubierze do sukienki eleganckiej, fascynatora na wyścigi, na trybuny honorowe, od razu podkreśla też daną stylizację i robi takie wypełnienie, które właśnie też stanowi taką fajną wisionkę. Dokładnie tak. Powiedz mi, jeżeli chodzi o ten hipodrom, tak, jesteś związana z nim od lat. Obserwujesz często, jak on się rozwija. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Hipodrom naprawdę jest przecudnym miejscem. Od niepamiętnych dla mnie i dla ciebie też czasów, patrząc nawet na te zabytkowe trybuny i tą część właśnie starszą hipodromu. Mamy z drugiej strony stajnie, hale, wszystko w najnowocześniejszym wydaniu, wyposażeniu. Ja uwielbiam to miejsce za to, że nie dosyć, że jest w centrum kurortu w Sopocie. Mamy tutaj WKKW, ujeżdżenie, skoki, wyścigi, które były tydzień, dwa tygodnie temu. Teraz jeszcze drugi raz czempionaty koni arabskich, więc naprawdę się tu dzieje. Miejsce jest przecudowne i tak samo ludzie po prostu są tutaj przecudowni. Uwielbiam dziewczyny stąd i naprawdę się czujemy po prostu tu tak rodzinnie, fajnie i to wszystko naprawdę gra i jest cudowne. Jasne. A jeżeli chodzi o taki twój ulubiony aspekt koniarstwa, jeździectwa, czegokolwiek związanego z koniem, to co dla ciebie jest takim elementem, który się najbardziej przyciąga do tego? Dla mnie właśnie konie czystej krwi arabskiej lub pełnej krwi angielskiej, to mówię, ja mam akurat serce do nich, dlatego że to są konie, które mają to coś, tą werwę do przodu, którą kocham. Uwielbiam jeździć w tereny, więc muszę mieć takiego konia, z którym się wygalopuję, pięknie wyjeżdżę, po prostu takiego, tak,
natomiast zamknięcie mnie w stajni, w hali, w jednym miejscu na ujeżdżenie czy skoki, jako element, tak jak WKKW, okej. Okay. Natomiast same, niestety ja muszę mieć przestrzeń, tak jak te konie, więc idealnie się po prostu komponujemy i uwielbiam właśnie korzystać przede wszystkim z terenów. No już niedługo na anyway, krótkometrażowy film, jak ujeżdżasz na oklep konia. Na razie jeszcze. Słuchaj, ja już miałam wszystkie wersje, słuchaj, na moim. Łącznie, wiesz, na gapie, łącznie caplowanie w ujeżdżeniu, łącznie poniesienie w galopie, więc przez te lata wierz mi, że przećwiczyłam, myślę, że naprawdę, no może nie wszystko, bo jeszcze coś przede mną, ale większość dyscyplin na moim jednym, tak. Przy jego temperamencie naprawdę nie jest nudno i naprawdę to lubię. Jasne. No to miejmy nadzieję, że w końcu będą jakieś miejsca parkingowe dla koni w Warszawie i w Gdańsku, a także w Sopocie. I cóż, no życzę Ci, żebyś dalej tutaj funkcjonowała wśród Sopota Raven Horse Show, a także kolejnych imprez, czy to w Gdańsku, czy w Warszawie. Bardzo Ci dziękuję jak najbardziej. Myślę, że nieraz jeszcze będziemy mieli okazję się spotkać i naprawdę na tego typu fajnych eventach. Dzięki bardzo. Ja dziękuję.